Spróbuję dzisiaj odpowiedzieć na dość nietypowe pytanie. Czy to z tym można jakoś połączyć? I czy można wysłać SMS-a przez Baofenga, ale bez internetu? Jest taka aplikacja Rattlegram SMS via audio. Służy ona do przesyłania wiadomości tekstowych przez zakodowany sygnał audio. Z tego, co tutaj możemy przeczytać, aplikacja korzysta z modulacji PSK. Teoretycznie powinno się dać ten dźwięk przesłać przez radiotelefon. Ja to sprawdzę. Wezmę dwa Baofengi, w zasadzie Baofenga i Retevisa, i spróbuję przesłać taki sygnał na niewielką odległość na razie, a z jednego końca domu na drugi, tak żeby telefony się nie słyszały. Jak widać na tym nagraniu, sygnał jest wysyłany przez jedno radio, odbierany przez drugie, dekodowany przez aplikację, ale dostajemy komunikat decoding failed. Nie wiedziałem, dlaczego tak się dzieje. Pomogła dopiero zamiana telefonów, czyli ten, z którego wysyłałem sygnał, zamieniłem z tym, na którym odbierałem sygnał. Okazało się, że ten biały ma lepszą jakość dźwięku wychodzącego. I wyglądało to po zamianie telefonów tak. Tutaj mam te dwa telefony, na których widać wysyłane i odbierane wiadomości. Ostatnie były wysyłane z białego telefonu na czarny. No i tutaj widać, że o 14:54, 4 sekundy wysłałem wiadomość test BAO. Wtedy wciskałem nośną ręcznie i ta wiadomość tutaj dotarła. Drugą wiadomość, którą wysłałem, to była wiadomość test BAO Vox, czyli uruchomiana nośna była Voxem w radiu i ta wiadomość też tutaj dotarła. No i pora na podsumowanie tego testu. Okazuje się, że nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wiele zależy od telefonu. Nie spodziewałem się tego, że jednak głośniki różnych telefonów różnie przenoszą dźwięki. I długo się zastanawiałem, dlaczego nie udaje mi się zdekodować tej wiadomości. Regulowałem głośność w radiotelefonie, przesuwałem bliżej mikrofon do telefonu i to nic nie pomagało. Dopiero zamiana telefonów pomogła i udało się przesłać wiadomość. Będę jeszcze próbował robić testy z tym systemem, więc spodziewajcie się kolejnego filmu, ale na razie ogłaszam, można powiedzieć, sukces. Da się wysłać SMS-a przez Baofenga. Piszcie, co o tym myślicie. Może macie jakieś pomysły na zastosowanie tej technologii, tej aplikacji. Ja mam od razu pomysł. Można spróbować wysłać taką wiadomość jeszcze przez PMR-kę lub przez CB radio. Będę oczywiście próbował to robić. No i tak na koniec, szkoda, że aplikacja nie działa na starszym Androidzie i szkoda, że nie ma wersji na iPhone'a. Ale może twórcy jeszcze coś w tej kwestii uczynią. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć!